Bo jak do 35, jak dobiegałeś, zaczęło tak walić tym słońcem z nieba, to się baliśmy po prostu, że to nie jest, nie są warunki dla Europejczyków. No nie były. Właśnie od 35 strasznie mnie postawiło. Tam niesamowita walka. Tylko chyba moja mocna psychika pozwoliła mi na to, żeby dojechać do końca. Jakoś jeszcze się spiąć na 2 km. Trochę przyspieszyłem, doszedłem grupę, która uciekła, później mnie znowu postawiło, znowu próbowałem przyspieszać. Tak, żeby być w tej dziesiątce, bardzo się starałem. No udało się, no. Pogoda mnie nie rozpuszczała, zupełnie nie dla mnie pogoda. Bardzo nie lubię takiej pogody, no ale myślę, że gdyby było troszkę cienia, przynajmniej słońce zaszło, gdyby, to bym był w ósemce, no ale jest dziesiątka. A miałeś w ogóle marzenia, że uda ci się tutaj z taką koalicją etiopsko-ugandowo-kenijską nawiązać walkę i tak dzielnie w sumie? Nadzieja zawsze jest, tak. Jak się mówi, że nadzieja jest matką głupi, ale każda matka kocha swoje dzieci, także że no miałem nadzieję i powalczyłem, no paru tam Kenijczyków, na imię lidera światowych Tadel Obziro tam gdzieś mijałem po drodze, coś go tam poskładało, także jakże było całkiem nieźle. Trasa chyba niezbyt szybka, bo dużo zakrętów. Trasa ciężka bardzo, techniczna, nie ułatwiała biegu, dużo zakrętów, dróg, jakieś w ogóle tam. Ale okej, okay, no. Jak to się mówi, trzeba biec po wszystkim, tak. Ale plus chyba taki, że kibiców ciągle było pełno, nigdy nie biegli się chyba sami. Niesamowita wrzawa była. No, było potwornie chubi. Nawet trochę to dekoncentrowało, ale fajnie, cieszę się, że ludzie się cieszyli, że się biegną. Fajnie było. Jaką miałeś taktykę? Bo zauważysz, że na przykład na pierwszej dziesiątce, jak był punkt nawodnieniowy, to ty chyba tam nie skorzystałeś, tak? Nie. Ja tam... Sorry, ale... Nie, nie, spokojnie mówcie, że wiemy, jak się ty teraz musisz czuć, że mokowski wynik taki na takich pogodach to jest. No tak. Nie brałem na początku, bo było w miarę dobrze, nie było jeszcze słońca. Później jak przeparzyło, to już trzeba było prosto grać. Teraz muszę iść, bo już nie jest. No, dzięki serdeczne.